Dobry wieczór Państwu, Patryk Mirosławski, to jest program As Wywiadu. Jesteśmy w winiarni La Bodega na Nowym Świecie w Warszawie. Dziś moim Państwa gościem Jędrzej Stęszewski, prezes Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Dzień dobry. Serdecznie. Po co Ci to? Po co mi to? To czasem sobie zadaję to pytanie. A to trochę wiesz jak narkotyk jest. Zaczęło się w 99 roku, tutaj w Warszawie, Warsaw Eagles. Zakładaliśmy tu z kilkoma kolegami. I chyba nikt nie marzył o tym, że to się przerodzi coś tak dosyć sporego, jak już w tej chwili jest, futbol amerykański w Polsce. Mhm. Ale po co? No myślę, że to przede wszystkim pasja. Cały wiesz, czas pasja. Pytam też dlatego, że jakbyś był prezesem Polskiej Ligi Piłkarskiej, Polskiej Ligi Siatkarskiej, jeżeli coś takiego istnieje, Polskiej Ligi Koszykarskiej, to nie byłoby nic nadzwyczajnego. Ale w Polsce futbol amerykański to raczej się nie gra. Przynajmniej ja niewielu takich osób znam. No, czy tak raczej się nie gra, to już chyba nie, bo w tej chwili widzę 74 drużyny w tym roku, więc progres potężny. W 2006 roku, kiedy zaczynaliśmy z rozgrywkami ligowymi, ratem 4 zespoły, teraz 74 rozgrywki juniorskie, startują ponad 3000 zawodników tych w rozgrywkach ligowych. Futbol obecnie w 36 miastach oczywiście znajduje, szuka swojego miejsca, rozpycha się wśród innych sportów, ale w niektórych miastach bardzo widoczny, no, w Warszawie, w Trójmieście, w Wrocławiu. A po co w to grać? Bo to fantastyczny sport, no, mi się wydaje. Grałem kiedyś koszykówkę. Myślałem, że nigdy w żadnego sportu nie będę uprawiał innego oprócz koszykówki. No, totalnie byłem zakręcony na punkcie tej dyscypliny. No, ale kiedy zacząłem grać w futbol, no, to dla mnie inne dyscypliny stały się dosyć banalne, nie ukrywam. Jest naprawdę niesamowicie złożony, taktyczny. Właściwie wszystko ma, co można zmieścić w sporcie. A jak byś zachęcił człowieka, który teraz nas ogląda w domu na kanapie, który może nie wygląda tak jak ty, a bardziej jak ja, żeby zaczął uprawiać ten sport, albo przynajmniej go oglądać? No, myślę, że przede wszystkim no, to jest niesamowita szkoła życia, zespół futbolu amerykańskiego. To jest potężna grupa osób. To jest, zespół tworzy około 45-50 osób, więc można powiedzieć, że tworzą się też przyjaźnie na całe życie właśnie w zespołach futbolu amerykańskiego. No i to jest sposób życia. No, też sam wiesz ze swojej praktyki, no, głównie pracujesz po tej drugiej stronie ekranu, tak? Ale dużo grasz piłkę, że to nigdy z ciebie nie wyjdzie. Tak? Tak? No, widzisz. No dobrze, skoro tak mówisz. Ale jest to rzeczywiście niesamowity sposób spędzania czasu, zawiązania znajomości, ale przede wszystkim takiej nauki odpowiedzialności za innych. Bo myślę, że w żadnej innej dyscyplinie czegoś takiego nie ma. W futbolu amerykańskim, jeżeli nie zablokujesz rywala, to twój kolega może doznać kontuzji. Więc jest tutaj tych aspektów naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o oglądanie w telewizji, no to plus jest taki, że telewizji futbol tłumaczy się jeszcze lepiej nawet. To jest dyscyplina, która znakomicie właśnie na małym czy dużym obrazku wygląda, bo jest sporo powtórek, które wyjaśniają, co się wydarzyło w zagraniu. Więc myślę, że trzeba po prostu przełamać ten pierwszy, to pierwsze może zawahanie, tak, i spróbować obejrzeć mecz. No i oczywiście zobaczyć gdzieś, poczytać zasady, które wcale nie są takie trudne. Natomiast no, zdajemy sobie sprawę, że narracja jest trochę inna w futbolu amerykańskim, w tych dyscyplinach europejskich, w piłce nożnej. Cały czas akcja się toczy, w rugby, prawda, też cały czas jest gra. Mimo, że nie zawsze jest jakiś efekt, tak, z tej gry. Może kopanie pod bramką, czy przybijanie piątek w siatkówce oczywiście trochę tutaj demonizuje. Natomiast futbol amerykański jest graturowa, więc trzeba się do tego przyzwyczaić, jest inna narracja tej dyscypliny. Ja byłem raz na meczu futbolu amerykańskiego, dziękuję za akredytację w zeszłym roku w lipcu na Stadionie Narodowym. Z jednej strony organizacja wspaniała, wielu kibiców, później wiele komentarzy na Facebooku moich znajomych, każdy był, każdy widział, podniecał się tym, a ja siedziałem i zastanawiałem się, co ja tutaj robię, jakie to jest nudne, jak tam się bardzo nic nie dzieje. A odrobiłeś lekcję? Trochę się przygotowałeś przed meczem? No właśnie, nie przygotowałem się i zastanawiam się, czy dla ludzi takich jak ja to jest w ogóle sport, za który się brać. Znaczy, myślę, że trzeba troszeczkę czasu poświęcić, żeby nauczyć się tej dyscypliny, zresztą na tych meczach ligowych i no, finale, który ponownie będzie na Stadionie Narodowym. Był 15 lipca w zeszłym roku, 14 lipca w tym roku. Po raz kolejny nasz finał rozgrywek na tej arenie, no też no, to unikatowe powiedz sam, prawda? Pierwszy w ogóle mecz o mistrzostwo czegokolwiek na Stadionie Narodowym i druga dyscyplina po piłce nożnej. Idziemy bardzo mocno do przodu. Natomiast jeżeli chodzi o samo poznanie dyscypliny, przygotowujemy ulotki, na których są wytłumaczone obrazkowo zasady naszej gry. Komentator na bieżąco tłumaczy, co się dzieje na boisku i czego można się spodziewać. Dyscyplina naprawdę nie jest trudna. Myślę, że w 10 zdaniach ale tam można cały czas są przerwy. Tam cały czas są przerwy. Tam jest 5 sekund akcji, 25 sekund przerwy. I tak 4 godziny. No 4 godziny to nie, 3 godziny około, 2.40, 3 godziny maksymalnie mecz. No, ale rzeczywiście ta narracja, jak wspomniałem, jest inna. No, jest to, można powiedzieć, pewnego rodzaju no, przełożenie tej walki amerykańskiej o teren, tak, o tych czasów osadniczych, tych tak zwanych Sooners czy Boomers, tak, ze Stanów Zjednoczonych. Pokonywanie 10 yardów to jest ten dystans, który musi zespół pokonać, żeby zdobyć pierwszą próbę, czyli by dostać kolejne bonusy, żeby pokonywać kolejne 10 yardów. Więc jest ta wielka walka
i ta wielka rozgrywka taktyczna między zespołami, trenerami, jakie jest zagranie wybrać, które zafunkcjonuje i pozwoli zrobić stworzenie. Mhm. A to nie jest tak, że my jesteśmy trochę ubogim krewnym z prowincji? Bo komentujesz futbol amerykański w tym wydaniu rodzimym, tak? Ze Stanów Zjednoczonych. To jest wielkie show. Tak to wygląda w telewizji. No i my też gramy, tylko jakoś tak gorzej, wolniej, nie tak dokładnie. No wiesz, my gramy od paru lat, a w Ameryce grają od ponad 130 lat, więc to jest ta duża różnica. Mhm. Też pamiętajmy, że sporo osób, które grają u nas w futbol, szczególnie w tych niższych klasach rozrywkowych, to są osoby, które zaczynają bardzo późno, w wieku 25-28 lat, więc no, trudno oczekiwać, że będą niesamowitymi sportowcami, prawda, w tej dyscyplinie. No teraz w związku z tym, że chcemy, żeby ten sport zakorzenił się w naszym kraju, rozgrywki juniorskie, futbol flagowy, bezkontaktowa odmiana, też przygotowaliśmy podręcznik dla nauczycieli, bardzo to fajnie funkcjonuje, młodzi ludzie zaczynają grać w futbol, się interesują. Organizowaliśmy Dzień Futbolu Amerykańskiego na Stadionie Narodowym 9 kwietnia, było zimno, potwornie bodaj, minus 2 stopnie, czy może 0, ale 5,5 tysiąca osób przyszło, żeby tylko zobaczyć i spróbować futbolu amerykańskiego. Brało ochraniacze, gdzieś się pozderzało, porzucało piłką, zabawa była przednia, naprawdę dyscyplina jest wciągająca. Tak? No może Ciebie jeszcze nie wciągnęła, no nie dla wszystkich. Zresztą tak samo jak powiesz, że piłka nie wciąga wszystkich. Lubię obejrzeć czasem z rzadka, może finał Ligi Mistrzów albo mecz jakiejś hiszpańskiej ligi, chociaż kawałek, żeby patrzeć na wirtuozerię zawodników, natomiast sama dyscyplina mnie nie wciąga, więc myślę, że jest no pewien pluralizm i myślę, że coraz więcej osób karnie się dyscypliną. Też trzeba powiedzieć, 23 tysiące fanów na stadionie też powiedziałby, że to przyszli wszyscy dlatego, żeby zobaczyć stadion. Właśnie to jest to pytanie, bo wydaje mi się, że w większości tak. No właśnie nie do końca. Przeprowadzaliśmy ankiety podczas tego wydarzenia, żeby się trochę więcej dowiedzieć o naszych gościach. Ponad połowa osób miała styczność z futbolem amerykańskim, więc oni były osoby przypadkowe. Oczywiście było trochę osób, które przyszły zobaczyć ten obiekt zupełnie trochę dziewczyn, nowy. Które przyszły zobaczyć napakowanych facetów. No to też jest dobra motywacja, żeby zacząć interesować się dyscypliną. Mhm. Co zrobiłeś, żeby zostać szefem Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego, bo rozumiem, że to nie dzieje się tak po prostu z poniedziałku na wtorek. No to stało się z 99 roku do 2006. No, kiedy zaczęliśmy tworzyć dyscyplinę, pomagać też innym zespołom z różnych części kraju, w 2004 roku stworzyliśmy stowarzyszenie, które no, działa do dzisiaj i ono zorganizowało rozgrywki w 2006 roku, więc myślę, że to jest taka naturalna kolej rzeczy była. Ktoś wziął na swoje barki tą odpowiedzialność za te rozgrywki, no i wyglądają tak, jak dzisiaj wyglądają. Ale to jest praca, nie wiem, 24 na dobę? Nie. To jest praca. Dużo więcej. Tak, 25. A to jest praca jak w korporacji, jak w biurze? Na czym? Co robisz, mówiąc krótko? Mm-hmm. Jak wygląda Twój dzień, jak wygląda ta robota? Znaczy, jakby z wielu aspektów, tak? To często muszę zmieniać czapeczki, tak? Oczywiście trochę żartuję, profesjonalizujemy się, to już nie jest czapeczka grafika, informatyka, biuro prasowicza, tak? Prezesa, nie wiem, aktualizującego stronę i tak dalej. Grupa osób, które organizują ligę, się powiększa. Mm-hmm. To bardzo fajny zespół organizacyjny, stworzyliśmy komplementowany ze wszystkich stron, chociażby no, Stadion Narodowy, jeszcze operator poprzedni Narodowe Centrum Sportu powiedział o tym zespole, że był lepszy od UEFA, ten zespół nasz organizacyjny młodych ludzi. Ale że wracając do pracy, no praca właściwie no, ciurkiem. Wydaje się, że sezon się kończy, to powinno być więcej czasu, ale wtedy trzeba planować i kolejne imprezy, szukać kolejnych partnerów biznesowych, żeby te imprezy sfinansować, a w trakcie sezonu oczywiście, no wiesz jak to działa, sport gra zwykle w weekend, tak? Czyli w tydzień pracy, a później jeszcze weekend znowu praca. Natomiast no, praca polega przede wszystkim na organizowaniu, na koordynowaniu tych rozgrywek. No, też spraw trochę prasowych, no, to trochę mój konik, nie ukrywam, żeby media dużo dostawało informacji na temat tego, co robimy. A media chcą tych informacji? Tak, coraz bardziej. Zeszłoroczny finał miał no, wartość mediową, tak, szacowano 6 milionów złotych, więc całkiem fajną. Oczywiście wiadomo, też poskutkował ten aspekt nowości. Chociaż z drugiej strony, jeżeli ktoś, wiele osób mówiło też dziennikarzy, że to nie ma prawa się udać przed imprezą. 2 tygodnie po Euro, 3 tygodnie przed Igrzyskami Olimpijskimi, no, nie ma prawa żywy duch pojawić się na stadionie. A przecież przed Poniatowskim stały osoby z tabliczkami, kupię bilet na superfinał. A co zrobiłeś, żeby to się odbyło na Stadionie Narodowym? Bo rozumiem, że to były zabiegi, które trwały. No tak, to oczywiście nie są tylko moje zabiegi. Patryk Tyryło, menadżer ligi, cały zespół organizacyjny, mógłbym tu wymienić kilkanaście nazwisk, z którymi współpracujemy, kilkanaście osób. No ale oczywiście zaczęło się to dosyć wcześnie, jeszcze z Rafałem Kaplerem, byłem szefem, drugim szefem NCS-u. Potem tym sławetnym, znienawidzonym, tak, Rafałem? No ale to wszyscy znienawidzeni, bo myślę, że tak to działa, to jest gorące siedlisko, tak? Czy może gorące siedzenie w ogóle, funkcja prezesa Stadionu Narodowego, czy prezesa spółki zarządzającej. No.
chociażby teraz prezes Hera też oczywiście się o nim dużo pisze i zwykle niedobrze, chociaż zupełnie nieuzasadnienie. Mhm. Ale jeżeli chodzi o poprzedni finał, czyli ten finał z 2012 roku, no to jeszcze długo, w 2011 roku rozmawialiśmy z Rafałem Kaplerem, ale myśleliśmy o roku 2013, żeby trochę mieć czasu na przygotowanie tej imprezy. Mhm. No ale nas w jakiś sposób zmotywowało, róbmy to teraz, nie ma na co czekać. Kosztowało to pieniądze? No oczywiście, to wszyscy sobie zdają sprawę, ile musi kosztować wynajem stadionu, przygotowanie imprezy. Ile kosztuje wynajem stadionu? Kosztuje, no myślę, że mógłbyś złożyć ofertę na stadion. I nagrać tam asa wywiadu. Myślę, że w salach konferencyjnych może na płycie by było za drogo. Nie, a ile to kosztuje? Jakie to są pieniądze? Jakiego rzędu? Znaczy wiesz, kwestia jest taka, że oczywiście wchodzimy w model współorganizacji, tak, z operatorami stadionu, więc te kwoty są zupełnie inne niż takie, które dostają osoby, które przychodzą z ulicy. Aha. Ale oczywiście jest pewien sposób, no to oczywiście tajemnice biznesowe, tak, ale partycypacji w przychodach, więc no, to musi być sytuacja win-win, tak? Nie jesteśmy piłką nożną, która może sobie wskazać, na którym stadionie zagra. I jeżeli zagra reprezentacja, to bez względu na to, z kim zagra, czy to będzie Azerbejdżan, San Marino, czy Nauru, nie wiem, czy jest reprezentacja w Nauru, ale to będzie pewnie pełen stadion i ta impreza bardzo się zwróci, chociażby tej strefy biznesowej, ten prawdziwy przychód, prawda, dla związku sportowego. No my oczywiście podjęliśmy ryzyko, tak? Od początku nie mieliśmy dużych pieniędzy, pojawiła się firma, która nas została sponsorem tytularnym imprezy. Później doszywaliśmy kolejnych sponsorów, oczywiście też nie jesteśmy w tej sytuacji, kiedy telewizja nam płaci za transmisję. To raczej my musieliśmy zapłacić za wyprodukowanie tego finału z 14 kamer w jakości HD. Więc a to kosztuje duże pieniądze. To kosztuje duże pieniądze, więc ryzyko można powiedzieć od samego początku do samego końca. Natomiast główne nasze, można powiedzieć, nasza satysfakcja to zobaczenie ludzi uśmiechniętych, szerokimi uśmiechami, opuszczającymi stadion. No tak pięknie mówisz jak polityk, ale rozumiem, że to też są pieniądze dla Was. No oczywiście tak, pieniądze. Impreza była, no, przyniosła profit, tak, znaczy był zysk imprezy. No, można by policzyć łatwo, tak, przymnożyć ceny biletu przez liczbę widzów, no ale oczywiście tak do końca nie jest, prawda? A ile kosztowały bilety? Bilety najtańsze były w takiej cenie normalnej 25 zł, ale jeżeli na przykład emeryci chcieli przyjść, była grupa, 300 osób w ogóle, łącznie emerytów, w ogóle zorganizowane grupy. Z Ciechocinka przyjechali? No niekoniecznie. W Warszawie były nawet pokazy dla nich organizowane. Zawodnicy pojawiali się, bo chcieli poznać przepisy, właśnie emeryci. Sami się zgłaszali takie zorganizowane grupy. Ale te bilety 25 zł najtańsze, zniżki oczywiście rodzinne, studenckie dla emerytów. Więc najtańszy bilet 12,5 zł, a najdroższy 250 w strefie biznesowej. No ale tam sprzedaż nie była zbyt dobra. Jasne. Jeszcze nie ma jeszcze ta impreza tak dużej rangi, jak inne duże wydarzenia sportowe. Czy Wy jesteście związkiem, który zarabia pieniądze, czy chcecie być jak, nie wiem, TVP, które powinno wychodzić na zero? Rozumiem. Znaczy w ogóle nie jesteśmy związkiem sportowym. Aha. To jest oczywiście, są plusy i minusy, prawda, tej sytuacji. Związek sportowy dostaje dotację, chociaż z drugiej strony teraz po tej reformie w Ministerstwie Sportu, dyscypliny, które nie są olimpijskimi, a futbol nie jest dyscypliną olimpijską i pewnie nigdy nie będzie, dotacje są bliskie, fluktuujące wokół zera, więc. Ale oczywiście korzyści są różne, tak? Natomiast no myślę, że też. Nie, bo skąd pozyskiwać pieniądze, tak, wiesz? Czy są w ogóle pieniądze na rynku wolne dla futbolu amerykańskiego? Znaczy, oczywiście jest to bardzo trudne, tak? W zeszłym roku trzeba było przekonywać dużo, dużo mocniej, tak, te firmy, które zaufały naszej dyscyplinie. No i myślę, że zaufamy tej imprezie w ogóle na Stadionie Narodowym, ale to się bardzo zmienia. Oczywiście teraz jest ciężki czas w ogóle do pozyskiwania środków, więc no też oczywiście jesteśmy pełni obawy cały czas. Budżet jest otwarty jeszcze imprezy. To nie jest tak, że mamy wszystko już wszystko na koncie, co trzeba, tak, żeby tę imprezę zorganizować. Zresztą tak jak wspomniałeś, zapytałeś, czy zarabiamy, tak, robimy to dla zarabiania. No poprzednia impreza na Stadionie Narodowym była sukcesem także tym biznesowym, można powiedzieć, ale pieniądze zainwestowaliśmy w reprezentację. Ściągnęliśmy sprzęt, ochraniacze, kaski, zrobiliśmy wizerunek reprezentacji, w Atlas Arenie zagraliśmy mecz. No, sporo wydaliśmy pieniędzy, żeby w ogóle tę reprezentację zorganizować, więc absolutnie nie myślimy krótkofalowo, tak? To dla nas nie jest kwestia jednego strzału, tak? I dzisiaj jest fantastycznie, tylko myślimy o tym, żeby oczywiście zbudować ten sport, rozwinąć. W telewizji pokazujecie tylko finał, prawda? No, w tym roku się zmieni, planujemy półfinały także pokazać. Aha, ale nie ma szans na to, żeby pokazywać jakoś regularnie. Znaczy szanse są, tylko zawsze to jest kwestia finansów, prawda? Nawet jeżeli nie trzeba zapłacić telewizji, no tak, to trzeba sobie, produkcję tak opłacić. No ja sobie nie wyobrażam, żeby którakolwiek telewizja wydała właśnie pieniądze na wyprodukowanie tego, żeby, nie wiem, wysłała firmę multiproduction jakąkolwiek inną do produkcji, bo to kosztuje miliony złotych. No, taka miliony telewizja, nie, to też nie pamiętajmy, że to skali sezonu, w skali sezonu tak. Zdecydowanie tak. No więc nie wiem, kto by chętnie za to zapłacił, bo wiadomo, że zyski nie byłyby takie.
robimy jakby następny krok, to półfinał, nie tylko sam finał rozgrywek, także mecz reprezentacji, ten halowy pokazywany był w TVP Sport, też planujemy kolejne mecze reprezentacji jesienią. Formuła halowa, która bardzo fajnie zagrała, zresztą na finale był Ron Jaworski, trochę wracając do tej imprezy, to słynna gwiazda ESPN-u, kiedyś zawodnik Philadelphia Eagles, polskiego pochodzenia. No, można powiedzieć pierwszej wielkości gwiazda ESPN, on powiedział, że no, Arena Football League, zawodowa liga w Stanach, no, mogłoby patrzeć, jak tutaj, co zrobiliśmy, jeżeli chodzi o promocję tego meczu w Łodzi, jak to fajnie było zorganizowane. Poza tym no, to widzi też potencjał tej dyscypliny. Oczywiście no, może ktoś powiedzieć, to jednorazowy strzał, tak, stadion narodowy i tyle, ale nie, to widać organicznie. No, zespoły wchodzą coraz lepsze obiekty. Na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni grają regularnie Seahawks Gdynia, regularnie po 1000 widzów, warszawski zespół. No już za ciasny był Bełmowski Ośrodek Piłki Nożnej, małe boisko z trybuną 1000 osób, przenosi się na Polonię Warszawa, na stadion Polonii Warszawa. Też zainstalowane bramki w różnych miejscach. Te społeczności, nie tylko społeczności lokalne wierzą w naszą dyscyplinę, ale i władze lokalne, bo przecież na stadionie olimpijskim bramki na stadionie Ossierze w Będzinie i na stadionie Polonii też pojawiły się bramki do futbolu amerykańskiego. Oczywiście nikt nie wie, jak to się rozwinie za 3 lata, jak będzie wyglądał futbol, ale wierzymy, że trzeba robić kolejne kroki, czyli pokazywać finał w tej chwili. W tym roku chcemy pokazać półfinał jeszcze, a w przyszłym roku, w 2014, na nasz nadrzędny cel to mecz kolejki, żeby jakby wbić się do świadomości naszego rodaku. A jak to wygląda pod względem finansowym? Organizacja zespołu, bo rozumiem, że ty jako prezes zarabiasz na tym pieniądze i to jest normalne. A taki trener zespołu, Warsaw, cokolwiek, to skąd ma brać pieniądze? Czy on na tym zarabia, czy to jest jego hobby? Znaczy, zależy też od tego, który poziom rozgrywkowy. W top lidze, tej wyższej klasie rozgrywkowej, trenerzy raczej są wynagradzani. Znaczy, w większości drużyn są wynagradzani. Także wynagradzani są zawodnicy, ale to nie są zwykle Polacy. To 95% Polaków gra dla fanów. Ale skąd są te pieniądze? Czy te zespoły mają swoich sponsorów? Tak, no na przykład, no nie wiem, czy mogę tutaj nazwami firm, tak, ale w Dewitz Wrocław Tarczyński firma jest właściwie, można powiedzieć, właścicielem tego klubu. No, duża firma. Duża firma i rozpoznawalna, prawda? Warszawski klub Warsaw Eagles mają inwestora, Master Management, firma z branży deweloperskiej, czy takiej biznesowej, centrów handlowych. I tacy sponsorzy są w klubach. Seahawks Gdynia, grupa partnerów biznesowych stworzona, czy grupa sponsorów stworzona z lokalnych firm spedycyjnych, dystrybucyjnych, no takie MSC, także zainwestowało miasto, więc no, są różne modele, tak? Są modele inwestorskie, są modele sponsorskie. Oczywiście idealnym modelem byłby model inwestorski, gdyby każdy klub miał właściciela. A kluby przekształcały się niektóre spółki, tak? To też jest nasz cel, żeby docelowo tak było, to w tej wyższej klasie rozgrywkowej. No i do tego oczywiście, żeby byli sponsorzy, ale pieniądze cały czas nie są duże. Wspomniałeś, ile trener zarabia? No to może być 1000 zł, 1500 zł miesięcznie. A zawodnik dostaje pieniądze za to, że gra? Znaczy polscy zawodnicy, jak wspomniałem, raczej nie. To pojedyncze przypadki. Natomiast zawodnicy z Ameryki, których kluby kontraktują, oni dostają pieniądze, ale to też nie są duże pieniądze. To jest 500-800 euro plus mieszkanie, wyżywienie. Więc można powiedzieć, że gra bardziej tutaj dla fanów, dla radości niż dla pieniędzy. Czyli oni normalnie muszą jakby pracować gdzieś indziej, tak? No dokładnie. Żeby być na jakimś tam w miarę godnym poziomie. No tak, muszą pracować, a też te budżety klubów są, to można powiedzieć, pomijalnie małe w porównaniu z innymi dyscyplinami, to nie mówię o piłce nożnej. Najlepsze kluby 300-350-400 może tysięcy budżet, a logistyka tyle samo kosztuje co w piłce nożnej. No może tylko hotel trochę niższego standardu w przypadku naszych zawodników. Po co tworzyć reprezentację Polski? No bo tak naprawdę, żeby się wbić w świadomość naszych rodaków, czy pojawić się w świadomości na stałe, to musi być reprezentacja, ona musi odnosić sukcesy. No niestety rozgrywki europejskie w tej chwili, organizowane przez Europejską Federację, mają wartość mediową no, blisko zeru, bo no, nigdy nie słyszałeś pewnie, że w Europie się gra futbol, tak? Te mecze reprezentacji oczywiście są, czy reprezentacje działają, są rozgrywki klubowe, a la Liga Mistrzów. A to jest bardziej granie dla grania, tego jakby staramy się uniknąć. Zastanawiam się, jak to wygląda, czy to jest tak, że macie, nie wiem, jakieś mecz na Łotwie, za chwilę mecz w Słowenii, niekoniecznie, prawda? Nie, znaczy są Mistrzostwa Świata, które już są bardzo dobrą imprezą, bo też NFL wspiera Międzynarodową Federację Futbolu Amerykańskiego, więc mistrzostwa były w Austrii, no, finał na Ernst Happel Stadion, przyszło 30 tysięcy ludzi około. Teraz Mistrzostwa Świata w Szwecji, na tym nowym obiekcie zbudowanym w Sztokholmie. Byłeś na nim? Nie, bo on dopiero budowany. Ja byłem. Tak, byłeś? Jak? Byłem. Znakomity. Tak? No to na futbol też się, przy futbolu się sprawdzi. Fajnie, zamknięty dach, 18 stopni, temperatura pokojowa, naprawdę super. Wiesz, no w Europie jest sporo krajów, w których gra się od wielu lat, od 30-35 lat. No, bazy wojskowe były w Niemczech, we Włoszech i w innych miejscach Europy. Tak się zaczęło, ale w Niemczech 50 tysięcy osób gra w futbol amerykański. We Włoszech 25-30, w Wielkiej Brytanii, Francji też po 30 tysięcy osób. Więc tylko kłopot polega teraz na tym, prawda, jeżeli chodzi o promocję dyscypliny, że to jest często participant driven, tak? Czyli
kwestia jest tego, że granie dla grania, tak, że to organizuje się dla samego grania, tak, a nie zrobienia czegoś więcej. Jasne. Naszym zdaniem, żeby zrobić sport na wysokim poziomie, trzeba go profesjonalizować i powodować to, żeby ludzie przychodzili na mecze. Wasze zarobki są jawne, czy zupełnie nie? Jawne, jak najbardziej. Ile zarabia prezes? 4000. Tak? 4000 zł? Tak. Jak wspomniałem, pasja przede wszystkim. No ale pasji to... Prezes chciałby też zobaczyć pensję od stycznia, bo nie zawsze płynność finansowa. Aha. No tak to działa niestety. Z czego ty żyjesz, jeśli mogę spytać? No też, jak wiesz, komentuję w Eurosporcie. Mhm. To jest jakby druga część mojej działalności. Jeszcze mam działalność inną, z zupełnie innej beczki, ale to przede wszystkim te dwa główne źródła, futbol i praca w telewizji. Jasne. Czyli na razie pasja, docelowo być może zawód. Znaczy można powiedzieć, że już też zawód, tak? To jest to pewnego rodzaju etap, tak? Natomiast tak jak wspomniałem, myślimy długofalowo. To nie jest. Znaczy, no, coś, co 4000 zł w Warszawie dla prezesa jakiejkolwiek organizacji. No nie, to brzmi dosyć groteskowo. Tak. Tak, tak. Zdecydowanie tak. Wyglądasz jak ochroniarz prezydenta Obamy. Na mojej plaźmie to jeszcze będziesz taki. Natomiast mało kto wie, że ty jesteś miłośnikiem muzyki klasycznej, oprócz tego, że lubisz tam sobie pokrzyczeć na stadionie czasem. No rzeczywiście, tak. No i to jeszcze dużo wcześniej muzyką klasyczną zacząłem interesować już się w wieku kilku lat, 5-6 bodaj. Mhm. Zacząłem gdzieś tam podsłuchiwać, co mój tata grał. Rodzice muzykologowie, ale to nie jest, tak jakby powiedzieć, o teoretyku futbolu, prawda? I praktyku muzykolog i muzyk, prawda? Czyli teorię muzyki, oni tym się zajmowali. I profesor uniwersytetu, mój ojciec w Poznaniu, na Uniwersytet Adama Mickiewicza. Natomiast jakby u mnie to się dosyć naturalnie pojawiło. Zresztą rodzice nie chcieli, żebym poszedł do szkoły muzycznej. No więc trochę spłatałem figle i sam się nauczyłem grać na fortepianie. Mhm. No są fajne sprzeczności zawsze, wiesz? Jak ktoś jest dużym facetem, gra w jakiś sport, który wydaje się brutalny, ale tam nie wiem, czy to jest brutalny sport? Nie. No, bywa? Jest dosyć mocno, mocno kontaktowy. Lubyście mówią, że wy to jesteście geje. Mhm. Ha, ale pytanie zadałem mądre. Z ochraniaczami, tak? Nie wiem z czym, ale mówią, że nie, to sport dla gejów. Sport dla prawdziwych mężczyzn to rugby, a futbol amerykański to pedały. No skoro dużo tak gejów jest, to może to jest dobry pomysł prowadzić. Zrzeszenie wszystkich gejów z Polski. Droga jest otwarta tak dla osób wszystkich przekonań, także kobiety grają w futbol. Aha. W Polsce jest kilka drużyn, ale dlaczego mówią, że to jest sport dla mięczaków czy gejów? To jest pejoratywne, tak? Są, no. Gej nie powinno być pejoratywne, tak samo słowo. Ale to jest kwestia tego, że rugbyści widzą, że są ochraniacze, tak? One ten plastik podobno broni przed wszystkim, kas na głowie. A to trzeba zobaczyć, jakie są różnice między rugby a futbolem amerykańskim. W rugby jest kontakt jeden na jeden, zawodnik, który biegnie z piłką, inny zawodnik go powala, tak, takluje, tak zwany tackle. W futbolu amerykańskim każdy zawodnik może jest w kontakcie z innym zawodnikiem w każdym momencie. I to, czego nie ma w rugby, bo jest jednak bieganie w poprzek boiska, prawda, zdobywanie terenu i nie ma nigdy kontaktów na pewnej prędkości w futbolu amerykańskim. Jeszcze jak nie było ochraniaczy, to było po parę dziesiąt czy nawet set ofiar rocznie w Stanach Zjednoczonych na początku. Na początku poprzedniego wieku. Zresztą miał być zakazany, zakazana miała być ta dyscyplina w Stanach. Dopiero zaczęto wprowadzać ochraniacze i te wypadki śmiertelne przestały być tak nagminne, więc to absolutnie nie jest ozdoba. Oczywiście fajnie mężczyźni wyglądają, zakłada ktoś niedużej postury ochraniacze, tak, i czuje się Bogiem, tak? Też dziewczynom się podoba, bo ma szerokie bary, ale to absolutnie nie jest ozdoba. To tylko musi mieć powodzenie niesamowite w takim razie. Ciężko ochraniacze znaleźć. waga ciężka. Jakie najbliższe plany? I wiem, że finał. Znów na Stadionie Narodowym, w jakiej telewizji? Wiemy już? W TVP Sport. TVP Sport. I jeszcze pewnie w Eurosporcie pokażemy. No też, właśnie, to też jest dosyć znamienite, bo w Eurosporcie, w Eurosport 2 pokazuje finał rozgrywek krajowych, czy to w Niemczech, German Bowl, czy w Ligi Francuskiej, czy Casa de Diamant, tak, tak inaczej nazywają, włoskiej, no kilku innych lig, fińskiej, szwedzkiej. Eurosport sam się zwrócił po tej imprezie, mówi, a może byście do Międzynarodowej Federacji, może byście powiedzieli Polsce, żeby to Polska produkowała te mecze, bo jakość rzeczywiście sygnału i w ogóle tej organizacji była znakomita, więc może też w tą stronę trochę pójdziemy. Fajnie, fajnie. No bardzo nam zależy, bo to nie tylko chodzi o to, żeby tutaj się futbol rozwijał, tak? Chodzi nam o to, żeby futbol był mocny w Europie, tak? Czym więcej będzie dobrych krajów futbolowo-promocyjnie też, nie tylko sportowo, bo Niemcy nagrają na poziomie akademickim wysokim, najwyższej dywizji akademickiej. Można powiedzieć, jest trzeci zawodnik z Niemiec, teraz pójdzie do NFL, to jest też niesamowite. No. Tylko jakoś trzeba ludziom wytłumaczyć, o co chodzi, wiesz, przed tym, bo ja jak byłem, to dostałem wprawdzie ulotkę z rozpisaniem wszystkiego, no ale to na piśmie to tak średnio. No zdajemy sobie sprawę, ta edukacja. Może jakiś kurs przed rozpoczęciem finału, cokolwiek, nie wiem. To jest dobry pomysł, no tam trochę kłopot z nagłośnieniem na Stadionie Narodowym, nie ukrywam, więc ten komentarz może nie zawsze jest słyszalny.
Natomiast no, to jest dobry pomysł. Oczywiście te ulotki to nie przemawia zawsze do kibiców, prawda? Czy do osób, które chcą zrozumieć tę dyscyplinę. Ale myślę, że najlepszy sposób to pójść na mecze ligowe, regularnie śledzić tę dyscyplinę, a już finał potraktować jako taką wisienkę na torcie imprezę. No nie, ale chodzi mi o to, żebyś zareklamował teraz ludziom 14 dzień lipca, nie wiem o której godzinie, na Stadionie Narodowym, że warto pójść, no bo nie wierzysz w to, że z tych 20 tysięcy, które się pojawią, może więcej, to podejrzewam, że może 500 osób albo 1000 tylko się opatyguje na... O nie, nie. Na ligowy mecz, nie? O nie, myślę, że więcej. No nawet statystyki naszej strony internetowej miesięcznie, znaczy od początku roku bodaj 800 tysięcy odwiedzin i unikatowych użytkowników prawie 80 tysięcy, więc to też świadczy o tym, że trochę tych osób, które futbolem się interesują, no, jest. Na kanapie sobie klikasz, a tu trzeba ruszyć. Tak, tu trzeba się ruszyć, tak? Tak. Ale argumentów dajemy dużo, tak? Piknik przy stadionem. Trzeba sobie zarezerwować tak naprawdę cały dzień. Nie tylko same wydarzenia na stadionie, te 3 godziny meczu, czy 2 godziny 40, ale też wydarzenia wcześniej, już około pierwszej zostaną otwarte bramy stadionu. Tak jak w zeszłym roku piknik, będzie można popróbować różnych dyscyplin amerykańskich, pewnie zagrać też w kosz, ale na pewno baseball, lacrosse, będzie scena, koncerty, więc zabawa przednia, no i nie zostawi się dużo pieniędzy na stadionie. 14 lipca godzina? No godzina 13 będzie otwarcie imprezy, ale myślę, że pierwszy wykop o 17. Dobrze, to zachęcamy Państwa w takim razie. Jaką Ci reklamę robię, zauważ? Znakomitą. Odwdzięczę się. Vivaldi! Dziękuję bardzo. Dzięki. Jędrzej Stęszewski, prezes Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego, był moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia.